można przegrać jedną sekundę, więc łatwo ją stracić. Początki Tour de Pologne sięgają, i tu uwaga, 1928 roku, kiedy to odbył się pierwszy bieg kolarski noszący nazwę Bieg Kolarski dookoła Polski. Na starcie tegorocznego wyścigu stanęło w Kielcach 160 kolarzy podzielonych na 23 zespoły. Wyścig podzielony jest na 7 etapów. Pierwszy z nich zakończył się właśnie w Lublinie, gdzie poznaliśmy pierwszego lidera wyścigu. Polskę reprezentowało w tym roku 11 zawodników.